W życiu każdego youtubera przychodzi taka chwila, gdzie musi on zdecydować i wybrać swoje wino. Czy będzie to mocne, czerwone wino, czy będzie to białe, delikatne, lekkie wino. W tym wypadku wybrałem... Co jest kurwa? Ja nie piję wina! On the first day of Christmas my true love gave to me a partridge in a pear tree. Ej, what's nice, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Nie, to nie o to kompletnie chodzi. Ponieważ dzisiaj czas na ekstremalny kolejny challenge. Bardziej chcemy po prostu świątecznie przyjąć bazę, czyli robię całą wannę barszczu, tak jak widzicie po tytule, z uszkami, czyli z czymś, co zjem sobie jeszcze. Więc bierzemy talerz, łyżkę, masę kupiliśmy, ale to masę barszczy, które do gorącej wody wlejemy. Mam nadzieję, że ta woda jest filtrowana, jakoś pewnie nie śmierdzi. Nieważne, zostawcie 3000 łapek pod tym filmem, a będą następne. Dzisiaj też pojawił się prank na kanale. Jeżeli wam się podobał lub będzie podobał, bo nie wiadomo w której kolejności ja to wstawię, to zostawcie łapki w górę. To jest niesamowite, ta broda zostanie zgolona jutro lub pojutrze. Informacja pojawi się za chwilę na kanale, dosłownie w nocy czy rano. Pojawi się informacja, o której golę brodę i jak będę wyglądał, to jest niesamowite. Mam nadzieję, że wpadniecie i zobaczycie oczywiście. I dodatkowa rzecz, wyjaśnię wam w końcu, dlaczego nie ma zagubionego. Czyli masa rzeczy się szykuje w ciągu tych dwóch następnych dni. Generalnie wychodzę z założenia, że jeżeli nie jest śmiesznie, nie jest zabawnie, nie jest hardkorowo, to nie jest w ogóle fajnie. Więc pokażę wam, co zamierzam jeszcze w wannie zrobić, oprócz tego, że będę się w niej kąpał. I tu wielka niespodzianka dla was. Odpalić specjalną racę. Co to w ogóle za pomysł, Jack Frost? Jak dla mnie ten pomysł jest całkowicie posrany, więc po prostu pokazuję wam, że mamy coś takiego z Godantel oczywiście. Jak długo da się wytrzymać, o, trzymając taką racę w buzi odpaloną. Mamy zestaw, mamy wannę, mamy wszystko, oczywiście jeszcze ubrania są po challenge dzisiejszym, czyli po wielkim pranku z Adamem z TikToka, oczywiście od Filipa Zabielskiego. Więc fajnie, naprawdę zapraszam was serdecznie, my napełniamy wannę i się nie obijamy. Woda się leje, zaraz wsypujemy barszczu do środka i zaczynamy cały ekstremalny challenge. Potem na końcu weźmiemy łyżkę oraz uszka do barszczu, zobaczymy ile nam się uda zjeść. Miałem taki pomysł, żeby napełnić wannę prawdziwym barszczem i wypić to, ale jednak ja nie zmieszczę jakichś 300-500 litrów do żołądka. Nice! Oczywiście, żeby nie było tak nudno, czas jeszcze zamieszać to kijem, jak na gondoli. Dobra, to jest dopiero 1/3, lecimy dalej. Już się przebrałem, widzicie poziom wody, trzeba tylko zamieszać. Mamy pierożki oczywiście, mamy racę, możemy wejść do środka, bo nikt mi raczej w tym nie pomoże, już nie ma nikogo nawet w domu, więc zostaje na własną rękę. Muszę to wszystko zrobić na własną rękę. Posrany pomysł, że ja wiem, zdarzały się gorsze. Ciekawi mnie bardzo jedna rzecz, czy będę cały czerwony, czy nie. Nie wiem, jakim cudem... Ach. Cześć, tu wasza syrenka. Dziś przemyślałem jednej rzeczy już wchodząc do tego, że mam beżową koszulkę, czyli prawdopodobnie rip dla koszulki albo zmieni kolor na fioletowy. Próbujemy. Ale okropne. Ale okropne. Czekajcie, zanurzymy się. Okay. Prawda jest taka, że jakby weszliśmy do tej wanny tylko i wyłącznie po to, żeby przetestować, jak smakują uszka z kapustą i grzybami, czyli wigilijny, nie dzisiaj. Karpem jestem ja, a to jest moje środowisko. Sprawdźmy w ogóle, jak to działa. Otwórzmy. Jak się to otwiera? Zawsze jakaś wielka zagwozdka była z otwieraniem tych opakowań. Drogie mamy, napiszcie mi w komentarzach, jak to się otwiera? Czy powinienem nóż? A... O, ja już wiem. O matko, ale mam... W ogóle jaki tu się zapach roznosi, wy nawet sobie nie zdajecie sprawy. To, co czujecie w miseczce wigilijnej, to jest 1000 razy bardziej intensywne. Patrzcie, w ogóle wziąłem ze sobą taką łychę specjalną do jedzenia, ponieważ jestem dużym chłopakiem, to ja jem dużo po prostu. Bardzo dobre. Okej. Okay. Uszka w środku pływają. To teraz challenge jest wyłowienie ich i sprawdzenie, jak smakują.
Dobra, wkładamy rękę. Niesamowicie w sumie wygląda. Jest łóżko. Nie, to tak się nie bawimy. To, że w ogóle niektóre wylądowały na ziemi. Pływajcie, chłopaki, pływajcie. Czemu niektóre się unoszą, a niektóre nie? Ale gorąco muszę wam powiedzieć, cholernie. Pierwsza porcja, sprawdźmy to. Chodź tu. Uwaga. To musi być obrzydliwe. Czekajcie, może wyleję trochę tego. O. To smakuje okropnie, obrzydliwie. Fu, jest to zagęszczone bardzo mocno, ale smakuje obrzydliwie. Szczerze, musimy wyciągnąć wszystkie te i zjeść je, bo nie będą się marnowały. O. Wbrew pozorom nie jest tak źle. Prawdziwym challenge było sprawdzenie, czy wytrzymamy 24 godziny w tym. Żartowałem, nie będziemy próbować, mimo że to by było w moim stylu. To nie spróbujemy tego. Trafiłem pieroga z mięsem. Poważnie. Tu już jest z kapusą. Trafiłem pieroga z mięsem. Poważnie. Chyba, że to tak już obrzydliwie smakuje. Zostawmy resztę na później, a teraz relaksujmy się i nagrajmy coś na YouTube'a. Dobra, relacje już gotowe, wszystko na YouTubie jest uzupełnione, więc czas podpalić racę i zobaczyć, co się wydarzy. Ok? Zadziałało, teraz trzeba do buzi wsadzić. O! Ej! Dziękuję wam serdecznie za 200 tysięcy subów! Bardzo dobre to cygaro, tylko jakieś takie inne od wszystkich, mam wrażenie. Nie spodziewałem się, udało mi się odpalić racę w wannie pełnej uszek i barszczu. To było moje marzenie, nie wiem, każdy ma inne marzenia oczywiście. Ja spełniłem swoje posrane, ale spełniłem. Tak szczerze nie wiem, czy przypało mnie jest tu się myć w tym w ogóle. Ale poczekamy jeszcze, myślę, że z 2 godziny i zobaczymy w ogóle, czy coś się stanie z kolorem skóry, bo to nie ma sensu... O fuck, ale ogruziłem. Nie ma sensu siedzieć w takim czymś 5 minut. Challenge z napełnianiem wanny i wejściem do środka kończyły się. Teraz czas na challenge, gdzie się wytrzymuje jak najdłużej. Powiem wam, że... Po tej godzinie siedzenia w środku to zaczyna być takie uciążliwe trochę. Takie obrzydliwie śmierdzi. To jest jedna rzecz, a dwa, tak tłusto tutaj. Ale tłusto, zgadza się, tłuściutko jest. Ale śmierdzę teraz. O fu! Ale ten smród jest okropny z tego. O Jezu. A zmoczę. Wiecie co jest najgorsze? Mocząc brodę śmierdzi do końca dnia, nawet 2 dni. Oj, będzie ścięcie brody za kilka dni, naprawdę. Dosłownie jutro albo pojutrze, pamiętajcie, że jest... Jutro albo pojutrze jest ścięcie brody, bądźcie na tym. Będzie kilka nawet filmów. To jest dla mnie wielkie wydarzenie, ponieważ zapuszczają rok. Więc nawet wstawię specjalny odcinek 2-3-minutowy jako gole, żeby poszedł w świat, żeby zobaczyli, że Polska też potrafi golić fantastyczne brody. Dobra, tak szczerze, po tej 1,5 godziny to tak jakbym się już zbierał, coś mnie zaczyna swędzić właśnie. Pamiętajcie oczywiście, że Jack Frost robi takie posrane rzeczy, my już się zbieramy powoli. Jezu. Dokładnie wytrzymaliśmy tej wannie 3 godziny, myślę, że to jest wystarczająco, żeby stwierdzić, czy jesteśmy... Pokolorowani? Nie, mam jakieś glony na ręce, czekajcie. O nie! Tego się zmyć nie da! Cholera jasna. Dobra, wpadłem na tak głupi pomysł, że dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Tak jak widzicie, żegnam się już z wanny. Zostawcie oczywiście łapki w górę, oraz suby, dobijamy 200 tysięcy, a już jutro i pojutrze są 2 rzeczy najważniejsze w moim życiu. Jedna mniej. Ścięcie oto tej brody całą. Od roku zapuszczanej golimy ją razem z wami na odcinku. A druga rzecz, opowiem wam, co się stało z zagubionym. Trzymajcie się i pamiętajcie, trzeba być nice i wesołych świąt! On the first day of Christmas my true love gave to me a partridge in a pear tree.